Dobra, jedź. Już? Tak. Dobra. Jakaś czwarta rano, pierwsza noc. Jezioro Miłoszewskie. No i pokaż, co my tu mamy, kurwa. Ale grubas. Powoli, spokojnie. Do podbieraka. Jest. Pięknie. To... Do miski mamy tutaj. Czekaj, spróbuję sam. Mogę sam spróbować? Moja reakcja na wagę. Okej. Okay. No nie, nie wezmę sam jednak. Nagrywasz cały czas? Tak. Pomóż mi. ...19400. Tak? No. Pokaż. ...19400. Nie trzymam, żeby nie było. 19400. A na pierwszy poranek zakurwić. Dobrze, witamy was na naszej zasiadce na Jeziorze Miłoszewskim. Stanowisko 40. Mamy pierwszy poranek, około godziny 5 rano był pierwszy odjazd i okazało się, że rozpoczęliśmy zasiadkę piękną rybą. Mateusz zaczął, mój nowy towarzysz. Znaczy nie, no już widzieliście go na filmach, tylko w tym sezonie jeszcze nie byliśmy. Tylko w tym sezonie jeszcze nie byliśmy na zasiadce. 19400. No. Piękny, widać, że ma zadatki na dwukolorowego, ale trochę to jeszcze nie to. Piękny grubas. Na pojedynczego popka. Pierwsze rowery zasiadki. Walczymy dalej. Do zobaczenia. Niestety, ale tuż po wypuszczeniu tego pięknego karpia pojawiły się pierwsze chwile mroku podczas naszej zasiadki. Jak sami pewnie pamiętacie, mój ostatni wypad na Miłoszewo, podczas którego udało się złowić aż 3 karpie 25+, w zaledwie 4 godziny, okazał się być zasiadką mojego życia. Wiedziałem, że powtórzenie tamtego wyniku będzie niemożliwe, ale po cichutku liczyłem, że chociaż w minimalnym stopniu uda się nawiązać do naszej zasiadki na stanowisku 47. Niestety, ale już drugiej nocy zderzyłem się ze ścianą, a był to dopiero początek naszych problemów. Wszystkie trzy brania tamtej nocy, które za chwilkę zobaczycie, zostały przez nas zaprzepaszczone, a powodem takich strat było nic innego jak nasz głupi błąd. Proszę bardzo, mamy wieczór. Pojechało. Znów niebieska. Środkowa wędeczka. Zakładać? Mhm. Dobrze, założę. No jedzie. Dajesz ksawi. Kurczę, zapatrz jak ten. Trzymaj. Teraz. Kury. Dawaj. Bierz kurwa. Podczas wieczornej wywózki Mateusz troszkę za mocno zaciągnął gumki na bezpieczny klips, co w połączeniu z bardzo niską temperaturą na prawie 10 metrach głębokości oraz ciężarkiem ołowianym ważącym prawie 150 gram okazało się być opłakane w skutkach. Oczywiście nie winię go za to, ponieważ dopiero zbierał on doświadczenie łowienia na takich wodach i równie dobrze to ja mogłem sprawdzić przed wywózką, czy wszystko jest wykonane perfekcyjnie. Niestety, ale tego nie zrobiłem. Po tamtej bolesnej nocy chwilowo straciłem motywację do nagrywania i kamerę wyjąłem dopiero kolejnego dnia wieczorem w momencie następnego brania. Co myślę? Ale źle ciągniesz, ja pierdolę. Nie, jest to taki kurduper. No. Chyba. Chociaż nie jest to. Nie. No, dawaj go Ksawi, dawaj. No już go masz. Dawaj. Siedź. Mam. Nie siedzi. Nie siedzi. Co jest? Zielsko... O, ja pierdolę zielsko. Czekaj.
To już sierskiem go wezmę całym. Kurde. No dawaj. Daj, ja ci go podpiszę. No kurwa. Jezus. No dawaj go, dawaj. To tak dzisiaj. Ja p***. On się zostawił. Ja 30 kg. Ale o co to chodziło? No, no się. No, ja... Wszystko podadają ci, wszystko podadają. Ale to mało, no spokojnie. Tam jak podniesiesz to z dzieckiem, to masz 35 kg, to co mówisz. No. Po dokładnie 3 dniach oczekiwania wreszcie odbiłem się od dna. Udało mi się położyć na macie pierwszego mojego miłoszewskiego karpia. O wadze, o raczej niepowalającej wadze 13 kg. Myślałem, że będzie on zwiastunem bardzo udanej nocy, ale jednak się troszkę przeliczyłem. Niestety już potem nie udało się wypracować żadnego brania. Ale no nic, jak pewnie słyszycie, wiatr cały czas niemiłosiernie wieje w nas. Zostały nam jeszcze właśnie 3 noce i zobaczymy, czy jeszcze uda się coś wydobyć. Do zobaczenia później. Dobrze, mamy czwartek po południu. No i pogoda już się zmieniła na taką, jakiej pragnęliśmy, czyli niemiłosierny wiatr w nas. Nawet jeśli aparat tego nie oddaje, to o teraz akurat przerwa się zrobiła, to musicie mi uwierzyć, że naprawdę nieźle wieje. No i teraz wydaje mi się, że ryba znajduje się na stanowisku 28-30 w tamtych okolicach. No i właśnie teraz pozostaje pytanie. Zostały nam 3 dni i czy trafimy na moment żerowania w obrębie naszego stanowiska? Jak myślicie? A przekonacie się najprawdopodobniej już niedługo. Dlatego trzymajcie kciuki i zobaczymy, co będzie dalej. A dalej nastąpił piątek 15 lipca. Najgorszy dzień w mojej całej karpiowej karierze. Szwagier, zacinaj. Zacinam. A branie, które przed chwilą widzieliście, oczywiście zakończone stratą ryby, objawiło nasz kolejny frajerski błąd, a mianowicie brak środka pływającego w obliczu setek kilogramów zielska znajdujących się w obrębie naszego stanowiska. Holujemy. Czy uda się podebrać? Ale kolor ma, ale ubarwienie ma. Fajny karp. Dzień dobry. Nie, albo witam. Będzie, co będzie lepsze? Co będzie lepsze? Co? Bateria idzie. Dzień dobry, pokazujemy wam kolejną rybkę za siatki na jeziorze Miłoszewskim. Mamy piątek rano. Oczywiście wieje niemiłosiernie. Dobra, dawaj. Czekaliśmy długo na rybkę. Po długich perturbacjach w końcu jest. Po prostu pół koi, pół golec. Przepiękny karp. Nieduży, ale naprawdę... No 13-200. Naprawdę bardzo ładna ryba. Jesteśmy jeszcze po bardzo bolesnej spince w nocy w Zielsku. Ale zauważyłem pierwsze spławy w obrębie naszego stanowiska. Branie ze 160 metrów. Dobra, wypuszczamy i widzimy się później. No to zobaczymy teraz. Można powiedzieć, że żyjemy. Ale branie konia jak sam... Co? Postaram się. Czy jest taki duży? Zaraz zobaczymy.
No, trochę ta. Nie do podebrania na pewno. Jeszcze. O kur... Ty no fajny garbik. Puścił, no nie. Ale jak mi zajebało. Warta, że mnie strzelił w ten haki. Wiesz, że to była 20? Nie wiem. Ja nie mogę. Nie mogę. Musicie mi uwierzyć, że żadna inna spinka aż tak bardzo mnie nigdy nie bolała. Był już piąty dzień zasiadki na jeziorze Miłoszewskim, czyli wodzie o niesamowitym ciężarze gatunkowym. My mieliśmy tylko 3 ryby na macie oraz 5 straconych przez nasze głupie błędy. Autentycznie chciałem to wszystko rzucić, zwinąć się i pojechać do domu. Ale właśnie wtedy wpadłem na jeden pomysł, który całkowicie zmienił dalsze losy tej zasiadki. No cóż, zatem jak przed chwilą widzieliście, jestem właśnie po... No w sumie najboleśniej spince, najboleśniejszej, czy jakkolwiek się to mówi, spince w moim całym życiu karpiowym. Nie chcę zapeszać, ale jak sami widzieliście, 22-23 miał. Ogólnie problem jest taki, że jesteśmy frajerami, ponieważ nie mamy ani pontonu, ponieważ myśleliśmy, że wypożyczymy łódkę, a łódki nie wypożyczyliśmy, ale to o tym za chwilę jeszcze powiem, bo to jest po prostu temat tabu, że tak powiem. Aczkolwiek wymyśliliśmy, że jedyne co możemy zrobić na ten moment, czyli na stan piątek, 2 doby do końca, 2 noce, to po prostu odpalić 6 wędkę, założyć sumowe haki, o Jezu, trochę, o tutaj widzicie, założyć sumowe haki, wielki ciężarek kamienny i wszystko tutaj z tej lewej strony wyczyścimy. Pokaż, ile już tego ja jest, nie zaakceptuję kolejnej spinki w Wielsku. Pokaż, ile tutaj tego kurwa jest. Wiadomo, trochę frajerstwo, ale lepiej późno niż wcale. A jednak cały czas wieje wiatr, były też jakieś spławy. Dlatego... A, jeszcze jedno. W sensie, no spinka była najboleśniejsza, ale jak... Ale to po prostu się nagrało, to jest złoto. Po prostu stał sobie tutaj Mateusz i centralnie mu strzeliło w mordę. Centralnie, jeszcze no, dzięki Bogu nic się nie stało, ale po prostu... Chyba samo nagranie tego było warte tej spinki, coś czuję. Nie żartuję oczywiście, ale dobra. Wywozimy, znaczy nie no, w sensie już jest wywiezione ta wędeczka. Prawa pojechała. O, zaprezentuj rzut. Zaprezentuj. O, pokaż, przybliż. No już. Tak, kurwa. Połam kołowrotki. Przetnij żyłki. Proszę bardzo. Ciężarek kamienny i 2 sumowe haki. No i dawaj, prezentuj. Tutaj wszystko, każda większa ryba szła tu w boki się wspinała, w sensie 2. 2 ryby tak straciliśmy. O 2 za dużo. Nie, jakiś daleki rzut. No i dawaj, spróbuj ściągnąć. Pod nie. Szoruj. Łe, teraz coś za gładko idzie. Może już nie ma tego? No nie, no na pewno powoli już. Dobra, jeszcze tak porzucamy i mamy nadzieję, że to przetrzepiemy wszystko. Zostały 2 dni, walczymy. Mamy poranek. Chciałbym powiedzieć, że obudziło nas branie, ale niestety jeszcze nie spaliśmy. No i co? Wędka około 120 od brzegu. Teoretycznie Zielska to już powinno za dużego nie być, ale ja się nie napalam się. Dopóki kart nie będzie w podbieraku, nic nie mówię. 15 minut holu, ale chyba nie jest Zielsku. Nie chcę jeszcze zapeszać, ale próbujemy. No i go przyhamuj, trochę przyhamuj.
ale blisko jest bardzo. O kurde, jaka fala, widzisz to? No nie, będzie to zgrafić. Nie martwić fala. Nie mogę mu nic zrobić. Oj, jest już ten. Nagrywasz to? No nagrywam, nagrywam. Czekaj. Głębi. Jest. Jest, kurwa. Kurwa. I za to cię szwagier go. Ale ja... Co tu się... No nie chcę zapeszać, ale jest ładny karpik. Czekaj, kurwa, nie mogę ręką już. Pokaż. Czekaj, mogę, tylko najpierw wstanę. Gołota. Gołota, czekaj, kurwa. Człowieku. Ty no je, o kurwa. Trzymaj, bo nie mogę ręką już. Już. Dobra. Pokaż tam, nie? Czekaj. Pokaż. Co? Dobre. Ile? 25? No myślę, że 25, no. Cały czas bokiem, po prostu jakbym... Dobra, weź tak, pokaż na niego. Dwoje, kolej, kurwa. Widzisz? Mocało się stać, kurwa, zrywać to dziecko. Mocało, kurwa. Nie znam jej takiej numery, kurwa. Dobrze. Nie znam. Nie znam takiej... Jak wiesz, że to może być 20. I co? Bierzemy. Pobierak ja. No tak, oczywiście. Czekaj, kurwa. No. Co? Trzy. Dwie razy dwa. Trzy, cztery. Ojeju. Ojej. No ma te szybko, kurwa. Emeryci. Emeryci. Nie, do pęcika chyba trochę mu brakuje. O kurwa. Musi być. Nie, teraz nie ma wątpliwości chyba. Teraz nie ma żadnych wątpliwości. Warto było. Warto było. Czy ty, widzisz to cię? Pokaż. Kurwa. Nie wiem. Może tak bardziej podwinąć mu, kurwa. Nie wiem, cokolwiek. Co? Co jest? Czekaj, bo właśnie widzę jego rozmiar. No właśnie ja też. To jest 26-27. Idzie. Dobra, pokaż. Ile to jest wytarowane? Kilo, ile? 800, tak? Poświecić. Poświecić? No. Kilo. Nie, czy więcej? Ile to jest? No kilo 800, tak? Kilo 700, tak? No jakoś tak, jakoś tak. Jesteś pewien? Kilo, kilogram? Dobra, tak, to jest dobrze. Moja reakcja na wagę, okej? Bo to masz gołb. Dobrze. Podlewaj, stań. Jest grząsko. Nie, nie. Już jest twoich nóg. Dobra, ale patrz, bo to... To ty tak musisz trzymać, tak? No muszę tak trzymać w takim razie. No dawaj. Czekaj. Boż ty. Ile? Czekaj, 25 plus 3900. 28900. Niemożliwe. Daj GoPro. Stoi? Stoi. 25? Czekaj, bo nic nie widać chyba. Znaczy, albo się słabo widać. No 25 plus 3900. 28900. Czekaj, o kurwa. Boś, no tak, no. No tak, no oczywiście. Matematyka. 25
plus 3, 800. 3, 800 czy 900 to jest? Co 3, 900, 3, 800. Cześć, sprawdziłem. Kurwa, jeszcze raz potem. 3. Nie wiem. No i patrz, i pokaż jeszcze, żeby nie było. Normalnie kilo, kilo 800 wytarowane. No oczywiście, że tak. Nie, ale widać. No widać, widać po nim. W odbieraku się nie wydawał, ale tutaj już widać. No i nie uwierzycie, ale dosłownie sekundę po wsadzeniu na chwilkę tej 20 prawej dziewiątki do slinga pojechała lewa. Teraz kolej Mateusza. Piękny wschód słońca, jak widzicie. Oczywiście nie zapraszamy, tak samo wszystko na spokojnie. Jeśli się uda doholować, to będzie pięknie, jeśli nie, no to musimy się z tym liczyć, bo jednak nie mamy ani pontonu, ani niczego. Do zobaczenia później. Mateusz holuje rybę. Na razie jest ona bardzo spokojna. Jeszcze nie widać jej niestety. Może bokiem próbuj, tu ją bokiem wprowadzaj, szuk. Ja już tylko czekam, żeby wystartować. No. Jest nasz. Nie jest zły, Lukuś, nie jest zły. Tak. Witam. Mamy kolejną rybkę za siatki. Nieduży karp, znaczy nieduży, o Jezu. Chyba czekaj. No 17 pełnołuski. No 17 pełnołuski. Nieduży jak na standardy Miłoszew, można powiedzieć. No ale nie, no, ale przyzwoity, no, przyzwoity. No, czekaj. No 16,900. 16,900. Cofam to, co powiedziałem. Ładny karpik 16,900. Jest to... Spokój. Jest to kolejne branie w przeciągu godziny. Ksawery złowił piękną rybę, którą mam nadzieję, że zaraz zobaczycie albo już widzieliście. A tu piękna siedemnasteczka. Piękna siedemnasteczka. Ale spokojnie. Mamy jeszcze dużo czasu. Na ostatnią chwilę się odpalamy, ale mamy jeszcze dużo czasu. Oczywiście. Dobra, wypuszczamy piękny i do zobaczenia później. Dobrze, jak widzieliście, branie tej ryby nastąpiło... Czekaj. Branie tej ryby nastąpiło, no tak, przed... Po czwartej, więc jeszcze było ciemno. Tak naprawdę nie widzieliśmy jej w całej okazałości. I teraz pierwszy raz ją otwieramy na żywo. Już? Tak. Lecimy. Dobra. No jest waga ciężka. Pokazuj. Uwaga. O Boziu. Jasne. Proszę. To jest właśnie waga ciężka w takim razie. Coś niesamowitego. No robi wrażenie. Ale beka. Dobra. To jest ten. No cóż, przez pierwsze 5 dni, prawie 6, była to dla nas z Mateuszem bardzo trudna zasiadka. Aczkolwiek dzisiejszy poranek oraz nasza wczorajsza praca włożona w oczyszczanie naszego stanowiska wreszcie nam się odpłaciły. Prezentuję wam moje nowe PB, popite dosłownie po 2-3 tygodniach od powrotu z Pelagicewa. Piękny kaban miłoszewski, czarnuch. Jeszcze go troszkę poleję. Garbus. 28,900. Chryste Panie. Naprawdę, nie na moje ręce takie rzeczy. Ale już raz go do zdjęć podniosłem, więc może... Teraz też się uda. 20. Czekaj. 28,900. 28,900, tak. Jezus Maria, ale... Przepraszam, ale... Objechać go? Tak. Tu bliżej, tu. No dalej jestem, tak dalej. I tak jeszcze. Czekaj, jeszcze tak.
Dobra, szukuję na siłę. Dobrze. Możesz pójść. Poszło? Poszło, poszło. Dobra. Wypuszczamy moje nowe WB. Jeszcze raz to powtórzę, bo aż po prostu miło mi się tą liczbę wypowiada. 28900. Ale cielsko. Patrzcie, jakie cielsko. Ja się nie mam. Jestem zbyt cienki w uszach, żeby takie ryby normalnie podnosić, ale. Nie mam siły, nie mam siły. Dawaj, jeszcze raz spróbuj, jeszcze raz. Ostatni raz? No, fajne ujęcie. Dobra. Jak wypuszczamy? Dobra. Niech leci. Na jesieni będzie 30. A może na wiosnę też był przed tarłem. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że był 30 przed tarłem. Ostatni luk. Patrzcie. Jak to jest kurwa to chce. Buziaka daj, buziaka. No, mamy, mamy to. Idzie? Idzie. Już 60 sekund, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Jeszcze ten pomarszczony sinry. Ten garb. Ale jest szeroki, jak paker rosła. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Ogień. Dawaj, dawaj. Powoli, powoli. Cześć, cześć, cześć. Dawaj, dawaj. Chodź tu, chodź tu. Jak? Siedzi. Czyli twoja będzie ostatnia 20. Ksawi, nie klątwku, nie klątwku. Dobrze, mamy około godziny 14 i pokazuję wam moją najprawdopodobniej ostatnią rybę tego wyjazdu. No chyba, że będzie jakieś poranne Eldorado jutro, ale też szybko musimy, też około już 6-7 musimy zacząć się zwijać. Dlatego oczekiwań nie mam, ale ktoś właśnie, Mateusz by mógł jeszcze sobie wyhaczyć. No proszę, pełno łuski około 15 kilo, za chwilę zważymy. No jednak jest różnica, jeśli chodzi o walkę. Biorąc pod uwagę masę karpia 15 kg, a 29 prawie. Bardzo duża jest różnica. Aczkolwiek mam nadzieję, że przyszłościowa ryba i kiedyś się spotkamy. Dobrze, a teraz chcielibyśmy wam opowiedzieć o naszej wywózce, a zarazem pokazać wam kilka takich myków, które mogą wam ułatwić zasiadkę, a nawet tak jak w naszym przypadku całkowicie ją uratować. Dobrze, zaczynamy od ciężarka. Jest to około 150-gramowy ołowiany ciężarek. Mam nadzieję, że to widzicie. I co najważniejsze, bezpieczny klips. Tylko i wyłącznie. O, jeszcze właśnie taka właśnie dygresja. Woda na 10 metrach głębokości ma około 10 stopni, tak myślę. Jeśli woda przełożnie ma 19, to tak myślę, że na tym samym dnie ma około 10. Więc to jest bardzo duża różnica temperatur i po prostu te gumki wydaje mi się, że się tak jakby sprężają. Dlatego nie zapominajcie nigdy, my już się na tym przejechaliśmy, na tej zasiadce, żeby tylko leciutko ten bezpieczny klips tutaj zaciągać. Ale dobrze, ciężarek ołowiany. Na takich głębokościach raczej polecam ołowiane. Teraz zanęta. No to już na ostatnią wózkę ostatniej nocy trochę sobie pozwoliliśmy dorzucić konopi. Wcześniej nawet były razy, że nie sypaliśmy konopi, no ale teraz już ostatnia wózka, chcemy się jej wyzbyć.
A wiadomo, to i tak się na dużym obszarze tam rozwali. O Jezus Maria. Troszkę peleciku. Nie za duży. No i tutaj pełne i pokrojone kulki dwudziestki. Raki Ochotka. Już tak od groma tego nie dam, bo... Troszkę górka się zrobiła, ale... Jednak jak to opadnie na 10 metrów, to będzie rozwalone po dosyć dużym obszarze. Dobra, teraz kolejna bardzo ważna kwestia. A mianowicie, mam nadzieję, że też widzicie, zielona gumeczka na Ronirigu. Jest to bardzo ważne, ponieważ im bardziej obniżymy tą gumeczkę, bliżej tutaj kolanka haczyka, tym mamy pewność, że zacięcie będzie głębsze w pysku karpia i przede wszystkim pewniejsze. I na takie stanowisko jak to z Zielskiem, właśnie taka zmiana okazała się być bardzo, ale to bardzo pomocna i nie straciliśmy już potem ani jednej ryby. Troszkę inaczej pod wodą ten przypon się prezentuje, ponieważ kulka nie jest w stanie tak jakby poruszać się bliżej zadziora. Trochę dziwnie to wygląda, ale jest zabójczo skuteczne. Pocałuj, tak. Ostatnia wywózka. Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale raczej chyba ostatnia. Dobrze. Płyniemy na... To jest czwóreczka, tak? Środkowa tak, czwóreczka. Nasze najlepsze miejsce. Około 170 metrów od brzegu. Już nie chciałem się bawić z tymi toslonami. Bo naprawdę dużo jest z tym pieprzenia się. Ale po prostu wam powiem, że jest to... Ale slalomem płynie na razie. Że jest to dokładnie... dokładnie 10,2 metra, z tego co pamiętam. Trochę miękciejsze dno. Też warto ten... Tak. Powiedzieć, że zielsko, które jest po prostu na dnie, może nam te brania, sygnalizację brań wygłuszać jakby. Więc warto by było przynajmniej na tych pierwszych, myślę, że 30-40 metrach nawet, wędkę trzymać w górze i troszeczkę napinać tej żyłki. Aby po prostu żyłka była nad zielem, a nie w zielu, bo myślę, że przez pierwsze dni mieliśmy taki problem, że po prostu tak. Cały czas ta żyłka szła praktycznie pionowo w dół i zahaczała o to ziele. No cóż, nasza 7-dniowa zasiadka na Jeziorze Miłoszewskim na stanowisku numer 40 praktycznie dobiegła końca, ponieważ została nam jeszcze ostatnia noc. No i chcielibyśmy wam właśnie ją podsumować, a wydaje mi się, że jest co podsumować. No tą zasiadkę można podsumować dwoma słowami. Roller coaster emocjonalny. Po prostu to, jak dużo emocji mieliśmy, skrajnych emocji mieliśmy na tej zasiadce, to chyba w życiu jeszcze czegoś takiego nie przeżyliśmy. Nie też. Zaczęło się idealnie, 19,5, dosłownie ile? 3 godziny od wywózki? Tak. Zaczęło się idealnie, było wszystko dobrze, byliśmy na fali wznoszącej, można powiedzieć. Wszyscy zadowoleni. I w pewnym momencie po prostu no wychodziły nasze błędy i to, co, to czego nie... Brak naszego przygotowania po prostu, tak? Brak naszego przygotowania. Przez co straciliśmy łącznie 5 ryb. Zaczęło się od właśnie tych bezpiecznych klipsów. No to może ja opowiem, bo w sumie to moja wina, można powiedzieć. Po prostu pierwszy raz jestem na wodzie o takich głębokościach i w ogóle można powiedzieć, że Miłoszewo ma taki swój mikroklimat. Naprawdę tutaj praktycznie non-stop jest zimno, po prostu jest zimno, naprawdę. No jest lipiec, a jest ile? 12 stopni. Jest lipiec, a jest 12 stopni i tak naprawdę no cały czas jesteśmy w śpiworach. No chyba, że trzeba coś zrobić, wywózka czy hol, no to wiadomo. Więc po prostu pierwszy raz jestem na takiej wodzie i gdy byliśmy na przykład na Gosławicach czy Kaprach, gdy zakładałem ciężarek na bezpieczny klips, no to zawsze tam sprawdzałem, żeby było mniej więcej na 3 takie pociągnięcia, że tak to powiem. Żeby spadał ciężarek po 3 takich pociągnięciach. No i to było dla mnie jakby logiczne. Niestety wywózka na 10 metrów, temperatura wody na 10 metrach myślę, że oscyluje w okolicach 10 stopni. Około 10 stopni myślimy nawet. Więc różnica temperatur była dosyć duża, więc po prostu... No ta gumeczka się tak bardziej sprężyła. Tak, gumeczka się sprężyła. I trzy ryby stracone jednej nocy, drugiej nocy. Dokładnie. Przez taki błąd można powiedzieć, no...
No, powiem tak, po prostu to była lekcja dla mnie bardzo, bardzo ważna, wydaje mi się. Bo... I dla was też w sumie. No właśnie, można powiedzieć, że trzeba uczyć się na błędach, ale najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Więc my udostępniamy wam właśnie ten... Możliwość wyciągnięcia wniosków. Dokładnie, możliwość wyciągnięcia wniosków. W takiej sytuacji. Dokładnie. No i co? I potem trzecia noc, oczywiście już wszystko było teoretycznie perfekcyjnie, bez pika. I dopiero chyba w środę wieczorem, w sensie we wtorek wieczorem trzeciego dnia pojechał. Ja złowiłem takiego jednego karpia i to też te dwa hole były dla nas mylące. No takie w sensie takie złudne wrażenie było, ponieważ jednak byliśmy w stanie dociągnąć dwie ładniejsze ryby, znaczy no trzynastka to nie aż taki kolos. 19,5 dociągnęliśmy do pierwszej nocy, dlatego to było takie trochę dla nas złudne, a jednak się okazało, że nadszedł, to bodajże było w czwartek chyba. Nie, dzisiaj jest sobota, w czwartek, no. Tak, w czwartek. Najpierw branie w nocy, Mateusz poszedł w lewo. Poszedł w lewo i... Znaczy, nie Mateusz, karp poszedł w lewo. No tak, w sensie karp Mateusza poszedł w lewo. I co, w momencie takiego podchodzenia pod powierzchnię, za każdym razem w tej samej sytuacji były te spinki. No i potem ta moja, Jezus Maria, no sami widzieliście. No 23 miało, nie oszukujmy się, no 23 miało. Jeszcze mam porównanie z tym 28, jak wyglądały. No 23 miało niestety. Co prawda nie jestem w stanie jeszcze rozpoznać, która dokładnie to była ryba i czy ją poznaję i stwierdzić, ile dokładnie ona miała mieć, ponieważ aż tak dobrze jej nie widzieliśmy. Ale właśnie wtedy nastąpił przełom i po prostu powiedzieliśmy, że nie na naszej służbie, nie z nami taki numer. Nie z nami taki numer, dokładnie. No i co, i podłączyliśmy szóstą wędkę. Myślę, dobre dwie godziny stania i rzucania po prostu tam na lewo, bo każda większa ryba szła tam na lewo. W sumie po prawej też trochę porzucaliśmy. I po prostu zwijaliśmy, no ile? 250 kg tego zielska. Setki kilogramów zielska. No. I no, przez dwie godziny wyciągnęliśmy naprawdę masę tego. No drugi pomoc się zrobił przy pomoście. Można tak powiedzieć. No. Naprawdę jest masakryczna ilość tego zielska była przez nas wyciągana, ale popłaciło. Ale to też trochę właśnie tym razem moja głupota, ponieważ miałem wziąć ponton, no ale tak sobie pomyślałem, że wypożyczę sobie łódeczkę. No i właśnie też właśnie z Miłoszewa, no i właśnie też po tym karpiu 19,5, tak no olałem sprawę, no przyznam się wam, olałem sprawę. A potem już było za późno, żeby tam, no bo wiadomo, to trzeba pójść tam do rybaczówki, przepłynąć tyle stanowisko, już nie chcieliśmy robić jakichś hałasów wielkich. No dlatego z naszej głupoty, straciliśmy 5 ryb, aczkolwiek, no jakbym złowił tą 20, co się spięła, to wtedy bym nie złowił tej, co się złowił, by ją Mateusz, ale dlatego z mojej perspektywy, no może to brutalnie zabrzmi, ale w sumie to nie aż tak źle, że on się spiął. Trochę gorzej z perspektywy Mateusza, bo jednak byśmy mieli po 20. Ale no nic, czekamy, jeszcze zostało bardzo dużo czasu. W sumie aż pełne, ile? 9 plus, około 15 godzin łowienia. Mhm. Jeszcze właśnie taka jedna sprawa. Zwracam się do ciebie, mój widzu, który będziesz chciał kiedykolwiek przyjechać na te stanowiska 38, tak naprawdę 44. Zwracam się do ciebie i mówię ci pewną rzecz, której mi nikt nigdy nie powiedział. Weź ze sobą ponton, bo stracisz rybę życia w zielsku. Stracisz rybę życia. Nie ma co robić z siebie jakieś fafarafy i mówić, że on się docholuje za 160 metrów rybę przez to zielsko i nie ma co, bo naprawdę może to kosztować was, tak jak w moim przypadku, rybę życia. No nie, no w cudzysłowie rybę życia. Dlatego taka przestroga, pamiętajcie, nie bawcie się w jakichś takich gwiazdorów, po prostu wsiądźcie, wypłyńcie po nią. To nie jest żadna ujma, żeby wziąć po tą rybę, wypłynąć, zamiast holować ją na siłę do brzegu. Dlatego pamiętajcie to. I to chciałbym, żeby była taka lekcja dla ludzi, którzy będą przyjeżdżać na to stanowisko. No i na cały ten brzeg. 38-44. Jeszcze tylko chciałbym dodać, że trzy ostatnie ryby zostały wyholowane bez ani grama zielska, więc tutaj można powiedzieć, że warto było. Warto było i to naprawdę, no... Nie wiem... Nie wiem, ile to nas kosztowało wysiłku i... No ja ręką nie mogę ruszyć. I potu. Ale naprawdę, no, rzucaliśmy, hałasu też narobiliśmy, no... Ale to taki hałas. Znaczy, no właśnie, jeżeli komuś to przeszkadzało, to wydaje mi się, że,
że głównie... No komu? No w sumie raczej nikomu. Leszczą, przybrzeżnym Leszczą. Przybrzeżnym Leszczą, no prawda jest taka, że my nie rzucaliśmy w sumie daleko. Nie, to dosłownie tak tutaj 20 metrów. 20-30 metrów maksymalnie od brzegu, bo Zielsko właśnie się utrzymuje bardzo blisko w sumie. Nigdy tam na dalszym dystansie nie wciągnęliśmy żadnego Zielska, w sensie tam nie czuliśmy żadnego Zielska na dalekim dystansie, więc no jeżeli już będziecie w takiej sytuacji jak my, to od razu bierzecie i tępicie Zielsko, bo warto, naprawdę warto. I to by było chyba na tyle. Taktykę widzieliście. Głównie jechały miejscówki z 10 metrów głębokości. Malutkie, no coś malutkie, no 15 mm popki na Ronirigu, ta gumeczka trochę tak jakby zaciągnięta w stronę kolanka haczyka, w stronę właśnie Ronirig'a. Jeśli chodzi o zanętę, to ile? Tak 1,5 kilo na zestaw, niedużo. Kulki raczej 20, ale były też 16. Jeśli chodzi o nęcenie, głównie pokrojone, ale też czasami jak nam się nie chciało, to wsypywaliśmy po prostu pełne. Pelet, ile? 25 kilo peletu poszło. No nawet, a ile było w ten? Około 25. A no to tak, 25. Jeszcze poszło, ile, tak jest 10 kilo konopi może, niecałe? Więcej nawet. No nie. Dwa szybkowary już poszły i ten jeszcze. No i niecałe 20 kilo kulek, dlatego trochę towaru poszło, ale jednak to wbrew pozorom jak na tydzień zasiadki, my jeszcze 5 wędek mieliśmy, bo już nie chciało nam się rozkładać, to dlatego to nie jest aż tak dużo. Dlatego trzymajcie kciuki, tak jak właśnie powiedziałem, zostało ostatnie kilkanaście godzin łowienia. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania po połowieniu na tym stanowisku, albo tutaj na tym brzegu, to piszcie śmiało. Do zobaczenia na kolejnej zasiadce. Do zobaczenia.